dobry Bóg nagrodził ich życiem wiecznym w niebie. W Polsce Andrzeja i Olgę Małkowskich, których życie dziś wspominamy, by Chrystus, dobry pasterz, przyjął ich na wieczne służby w Ojczyźnie Niebieskiej. Twej miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię. Módlmy się za nas wszystkich, byśmy jak patron skautów, błogosławiony Jerzy Wincenty Frelichowski, umieli walczyć z własnymi słabościami. Miłości pełni, wiarą umocnieni, Panie, prosimy Cię. Błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. Hosanna, na wysokości, Hosanna, na wysokości, Hosanna, na wysokości. Święty, 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 święty. Jedzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Zawsze pięknie śpiewać i potem żyć.
życiem potwierdzać ten śpiew. Pięknie śpiewaj głosem, pięknie śpiewaj sercem, pięknie śpiewaj życiem całym. Bardzo serdecznie życzę, by ten rok wspominający twórców harcerstwa wprowadził radość. Harcerz jest człowiekiem radosnym. Harcerz jest człowiekiem wrażliwym, spostrzegawczym, chętnym nieść pomoc. Wiara bez uczynków martwa jest. Dlatego czynię. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że i senatorowie są obecni, i wojsko jest obecne, i policja, i tylu sympatyków starszych wśród nich jest i druh Wojciech, taki symbol harcerstwa. Druh Wojciech, który zawiózł dzwon. O, harcerze rzeszowscy zawieźli dzwon takiemu wielkiemu człowiekowi, Mariuszowi Zaludzkiemu, twórcy GoPro, właściwie twórcy Pogotowia Tatrzańskiego, miłośnikowi harcerzy, legendarnemu kapitanowi na statku Zawisława Bogosławia. Niech ten rok rzeczywiście będzie rokiem powrotu do korzeni, twórców harcerstwa, tych wspaniałych założeń, wspaniałego programu, program na życie, wspaniały program harcerstwa polskiego. Założyciel skautów, Baden Powell, to mówił tak: skaut jest człowiekiem wierzącym. Skauci są ludźmi wiary. Gdyby skauci nie wierzyli w Pana Boga, lepiej, żeby skautów nie było. Żeby skautingu nie było. Harcerz jest człowiekiem wiary, kochający Pana Boga, kochający Polskę, kochający ludzi, śpieszący z pomocą drugim. Służyć drugim. Tego wam życzę i niech z tej pięknej postawy, pięknego świadectwa budzi się nadzieja dla całej ojczyzny. Harcerstwo, gdy czytamy, zwłaszcza to w czasie II wojny, przed wojną i II wojny, to było przepełnione miłością ojczyzny naszej matki. Tak wielu wspaniałych ludzi wydało harcerstwo. Wspaniałych ludzi, którzy o sobie zapominali, służąc matce, ojczyźnie, służąc Polsce. Serca wam błogosławię. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.